To nagranie poświęcę omówieniu liczby przestrzennej. Liczba przestrzenna to wartość pozwalająca wyznaczyć kształt cząsteczki. Liczba przestrzenna równa jest sumie wiązań sigma atomu centralnego z ligandami, czyli pozostałymi elementami cząsteczki, które łączą się z atomem centralnym i wolnych par elektronowych wokół atomu centralnego cząsteczki. Wiązania wielokrotne, bądź też wolne elektrony przy atomie centralnym, w momencie wyznaczenia liczby przestrzennej liczy się jako pojedyncze wiązanie. Liczba przestrzenna podpowiada nam, ile orbitali zhybrydyzowanych znajduje się w atomie centralnym, czyli w atomie głównym cząsteczki. Wyznaczmy liczbę przestrzenną dla cząsteczki metanu. W cząsteczce metanu występują cztery wiązania sigma. Atom centralny nie ma wolnych par elektronowych. Liczba przestrzenna dla cząsteczki metanu wynosi 4. W poprzednim nagraniu analizowaliśmy cząsteczkę metanu i faktycznie dookoła atomu centralnego znajdują się 4 orbitale o hybrydyzacji sp3. Co więcej, atom węgla, czyli atom centralny cząsteczki metanu, nie ma wolnych par elektronowych. Z elektronami znajdującymi się na orbitalach zhybrydyzowanych oddziałują elektrony atomów wodoru. Są one rozmieszczone na orbitalach s. Pomiędzy elektronami powstają wiązania chemiczne. Są to wiązania pojedyncze, wiązania te będą od siebie oddalone możliwie jak najdalej, w związku z czym atomy wodoru znajdują się w narożach czworościanu foremnego, a cząsteczka przyjmuje kształt tetraedru. Ten zapis, który tu przedstawiłam, odwzorowuje geometrię cząsteczki. Takie zaznaczenie wiązania w postaci klinu oznacza, że to wiązanie wychodzi przed płaszczyznę, na przykład monitora, na którym oglądasz to nagranie. Natomiast taka przerywana linia mówi, że to wiązanie znajduje się poza płaszczyzną monitora. Proste kreski podpowiadają nam, że coś odsadzone jest w płaszczyźnie monitora, czy też kartki. Kąt pomiędzy wiązaniami w cząsteczce metanu wynosi 109 stopni 24 minuty. Prawie 109,5 stopnia. Przejdźmy do kolejnej cząsteczki. Przeanalizujmy, jaką liczbę przestrzenną i jaki kształt ma cząsteczka amoniaku. Atomem centralnym w cząsteczce amoniaku jest azot. Azot ma 5 elektronów walencyjnych. 3 spośród tych 5 elektronów tworzą wiązanie z atomami wodoru. Natomiast pozostałe 2 wchodzą w skład niewiążącej pary elektronowej. Liczba przestrzenna dla amoniaku wynosi 3 plus 1, czyli 4. Tak samo jak dla cząsteczki metanu. Skoro liczba przestrzenna wynosi 4, to mamy do czynienia z hybrydyzacją sp3. Jednak w odróżnieniu od cząsteczki metanu, cząsteczka amoniaku nie ma kształtu tetraedrycznego. Dlaczego tak się dzieje? Otóż wszystkiemu winna jest niewiążąca para elektronowa. Pary elektronowe zawsze odpychają się od siebie. Jednak jakbyśmy mieli wyznaczyć spadek oddziaływania na siebie par elektronowych, to najbardziej będą się odpychać niewiążące pary elektronowe. Następnie niewiążące i wiążące pary elektronowe. I na samym końcu wiążące pary elektronowe. Dlatego, jeśli w cząsteczce amoniaku jest jedna niewiążąca para elektronowa, to będzie ona odpychać bardziej od siebie wiążące pary elektronowe, aniżeli wiążące pary elektronowe odpychają się nawzajem. Przez co kąt między wiązaniami będzie mniejszy niż kąt w cząsteczce metanu, która ma budowę tetraedryczną. Kąt między wiązaniami w cząsteczce amoniaku wynosi 107 stopni. Kształt cząsteczki amoniaku to piramida trygonalna. Przejdźmy do ostatniego przykładu. Przeanalizujmy, jaki jest typ hybrydyzacji atomu centralnego w cząsteczce wody, a także jaki jest kształt cząsteczki wody. W cząsteczce wody atom centralny, czyli atom tlenu, ma 6 elektronów walencyjnych. 2 spośród tych 6 elektronów są połączone z elektronami walencyjnymi atomów wodoru, tworząc wiązanie sigma. Natomiast 4 pozostałe elektrony walencyjne atomu tlenu tworzą 2 niewiążące pary elektronowe. W takim razie liczba przestrzenna cząsteczki wody wynosi 2, bo 2 wiązania sigma plus 2, bo 2 pary niewiążące na atomie centralnym, co daje nam 4. W cząsteczce wody również mamy atom centralny, który odznacza się hybrydyzacją sp3. Jednak czy będziemy mieć tutaj do czynienia z kształtem tetraedrycznym cząsteczki? Oczywiście nie. W tym przypadku mamy aż 2 pary elektronowe niewiążące.
Będą one mocno odpychać się nawzajem, a także będą one odpychać wiążące pary elektronowe. Przez co wiążące pary elektronowe znajdą się bliżej siebie, niż miało to miejsce w cząsteczce o budowie tetraedrycznej. A co za tym idzie? Kąt między wiązaniami sigma będzie mniejszy od kąta między wiązaniami w cząsteczce metanu. Dodatkowo kąt między wiązaniami w cząsteczce wody będzie jeszcze mniejszy niż kąt między wiązaniami w cząsteczce amoniaku. Kąt między wiązaniami w cząsteczce wody wynosi około 104,5 stopnia, a kształt cząsteczki określa się jako kątowy. Wszystkie przedstawione w tym nagraniu cząsteczki miały hybrydyzację sp3 atomu centralnego. Podpowiada nam to, że wszystkie te cząsteczki mają podobny kąt między wiązaniami. Orbitale zhybrydyzowane wszystkich tych cząsteczek układają się podobnie. Jednak geometria cząsteczek jest różna.